W 2004 roku wystartowała wersja beta Medina 2 w Korei. Można więc powiedzieć, że w tym roku obchodzi swoje 20 urodziny. Nas jednak bardziej interesuje ta data, bo to właśnie wtedy za pomocą firmy Gameforge została udostępniona polska wersja gry. Zebrałem dla was najciekawsze wydarzenia Medinowe z naszego kraju od 2007 do dziś i przedstawię wam je w formie iceberga. Tak na szybko, jakby ktoś nie wiedział, na czym to polega, z każdą kolejną warstwą będą tematy coraz mniej znane lub kompletnie zapomniane. Przed obejrzeniem zapraszam was jeszcze na sprawdzenie nowego serwera Polantem T2, który startuje już 17 lutego o godzinie 18. Na moim drugim kanale znajdziecie zapowiedź serwera, więc możecie sprawdzić, co ma do zaoferowania. Wszystkie ważne linki, w tym mój reflink, który da wam VIP-a na start, są w opisie tego filmu. Autołowy. W 2016 roku do gry został wprowadzony nowy system nazwany Autołowami i jest to nic innego jak legalny Xbot. Teoretycznie jest dostępny dla każdego. Wystarczy nacisnąć K na klawiaturze i możemy odpalić naszego bota, który będzie za nas expił. A my nawet nie musimy być przed komputerem. Mówię teoretycznie, bo jeśli chcemy korzystać ze wszystkich funkcji autołowów, takich jak na przykład używanie potek, to niestety trzeba wykupić pakiet premium z item shopu. A jak wiadomo, bez potowania raczej ciężko utrzymać się na spocie, szczególnie bez kontrolowania naszej postaci. Nie muszę chyba mówić, że aktualizacja miała mocno negatywny odbiór i nic dziwnego, skoro wprowadzała całą masę martwych postaci zajmujących spoty. Wiecie, coś, z czym gracze od zawsze walczyli, nagle zostało zalegalizowane. Mimo tego system autołowów dostępny jest w grze do dzisiaj i jest prawie że obowiązkiem w rozgrywce, no bo po co ekspić postać trzymając spację przez kilka godzin, skoro można odpalić bota, który zrobi to za nas. Bazar. Zdecydowanie jedna z gorszych moim zdaniem aktualizacji to ta z 2020 roku, w której wprowadzono bazar, czyli mapę wspólną dla wszystkich królestw, na której można postawić sklepik. Zamysł był taki, żeby rynek był w jednym miejscu, aby każdy miał do niego dostęp. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że zablokowali możliwość rozstawiania sklepików wszędzie poza bazarem, co zdecydowanie zabiło klimat w miastach, które zrobiły się jakieś takie puste. Poza tym nie wiem, czy wy też, ale ja lubiłem wybrać się do innego królestwa na zakupy, bo poza konkretnym celem zostawałem tam jeszcze chwilę, aby na przykład wziąć PvP z innymi graczami. No miało to taki klimat, którego przez usunięcie sklepów już się doświadczyć nie da. Dodatkowo na mapie handlowej ciężko jest znaleźć jakiś konkretny przedmiot, bo sklepów jest tyle, że robi się tam po prostu straszny syf. Sama mapa też jest strasznie brzydka, a o lagach chyba nie muszę wspominać. Wszystko to nie ułatwia szukania itemów na rynku, ale Gameforge doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w item shopie jest dostępna wyszukiwarka, dzięki której bez problemu kupimy item, zaoszczędzając sporo czasu. Fubu to youtuber, który popularność zdobył nagrywając filmiki w czasach prime'u Medina, gdy mało kto wiedział tak naprawdę, jak się w to gra. I gdy po 100 przegranych godzinach nasza postać wyglądała mniej więcej tak, no to Fubu w tym czasie ubijał bossy, z którymi większość pewnie nawet nie miała styczności, i to bez broni. Jego filmy miały bardzo dużo wyświetleń, szczególnie w tamtych czasach. Przykładowo film, na którym ubija czerwonego smoka, ma na ten moment ponad 2 miliony wyświetleń. Fubu był dla wielu najlepszym graczem w tamtych latach i ze względu na jego popularność w grze często można było spotkać osoby, które się pod niego podszywały lub po prostu miały w niku jego ksywkę. Fubu z czasem chyba zauważył popularność let's playów na YouTubie i sam zaczął publikować filmy z komentarzem głosowym. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na kolejny level up. Co spotkało się w sumie z dość memicznym odbiorem, bo każdy uważał, że jego głos nie jest prawdziwy, a przerobiony w jakimś modulatorze. Pojawiały się nawet filmy na YouTubie, rzekomo demaskujące jego głos, wrzucając jakieś wtyczki na audio. Z normalnego na niskie tony, a teraz będzie to odwracane. Proszę posłuchać. Witam was serdecznie, potężnych wojowników i skośnologich magów. Po kilku latach nagrywania różnych filmów z Medina, Fubu założył swój własny prywatny serwer, gdzie rozwinęła się tam niemała afera, przez którą stracił swój dobry wizerunek i został swego czasu najbardziej hejtowaną osobą na polskim YouTubie. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Olbrzymi żółw. Pamiętacie ten moment, jak robiliście sobie spokojnie misję na konia bojowego i nagle pojawiał się on? Ten boss to katorga szczególnie dla niższych leveli, ale sprawiał kłopoty też tym, co mieli wyższy poziom. A przecież znajdował się na dość wczesnej mapie. Jak podaje Wikipedia, olbrzymi żółw posiada bardzo wysoką odporność na bronie jednoręczne, sztylety, łuki, dzwony i wachlarze. Nie jest za to odporny na bronie dwuręczne oraz szpony. Jako że Likana kiedyś w grze nie było, to pozostawał wojownik z dwuręką i nie powinno być problemu, co nie? No okazuje się, że był problem, bo poza tymi ABS-ami posiada też chore ataki, gdzie może zadać nawet 8000 obrażeń. Poza tym żółw potrafi się do nas teleportować, a jako że jest mobem agresywnym, to dość ciężko go zgubić. I prawdopodobnie dlatego został zapamiętany wśród graczy jako ten najtrudniejszy boss, Likan. W 2014 roku Gameforge dodał do gry piątą nową postać Likana, czyli tak jak pół człowieka, pół wilka. Wywołało to wtedy niemałe zamieszanie. Wielu graczy mówiło, że postać po prostu nie pasuje do klimatu gry. Jednak największym problemem w tej aktualizacji był fakt, że gra już istniała kilka lat. Miała ciągle cztery postacie i gracze, którzy bawili się w PvP, mieli tak naprawdę do wyrzucenia swój aktualny ekwipunek, bo nikt nie posiadał bonusów na nowe bronie, czyli szpony, którymi walczy Likan, jak i kadeków na tą postać. Więc wilkołak, wchodząc na taką wojnę gildii, był najsilniejszą postacią, gdzie wcześniej był zachowany jakiś tam balans. Gracze musieli sprzedawać lub miksować swoje eku, kupując zmianki w item shopie, doładowując tym
tym samym portfele Gameforge, co z pewnością się niemieckiej firmie podobało. Po 10 latach każdy już jest raczej przyzwyczajony do nowej postaci, a ona sama jest całkiem grywalna, jednak wielu osobom dalej się ona nie podoba i na przykład na prywatnych serwerach rzadko się ją spotyka. Body Contra Mental. Wojownik to zdecydowanie najpopularniejsza klasa postaci. Rozpoczynając swoją przygodę w Metinie po raz pierwszy, większość wybierała właśnie jego i jak osiągaliśmy poziom 5, niespodziewanie stawaliśmy przed najważniejszym wyborem w swoim życiu. Body czy Mental. Wybór najczęściej był losowy, ale zostało z nami na zawsze. Gracze lubili dyskutować, która profesja jest lepsza, często zgadzając się, że Mental wymiata w PvP, za to Body jest lepszy podczas expa. Inni się po prostu wyzywali. Słynne Body pluje, Mental zlizuje zostało nawet całkiem niedawno użyte przez Frania na konferencji Fame MMA. No to on jest takim wojem Mentalem, ja jestem wojem Body, a wiadomo, że Body pluje, Mental zlizuje, tak będzie też w walce. Siema wszystkim, ja jestem Valander. A więc tak, minęło już 8 dni od ostatniego filmiku z serii Lecimy do 105 levela. Valander to metinowy youtuber, który tworzył materiał od 2012 do 2015 roku. Czyli zaczął w czasach, gdy metin w sumie został dość mocno zapomniany przez graczy i serwery świeciły pustkami przed fuzją. Valander jak dla mnie to absolutna legenda tej gry, jeśli można tak nazwać inspiracja metinowa. Chodzi mi o to, że jak się oglądało jego materiały, to aż chciało się w to grać, albo wrócić do gry po jakiejś przerwie. Sam pamiętam, jak była fuzja w 2013 i serwer, na którym kiedyś grałem, łączył się z serwerem Valandera, to powróciłem do gry właśnie przez jego materiały. Patrzcie, tutaj nawet jestem na level 105. Valander był takim trochę perfekcjonistą, jak nikt na scenie metinowych youtuberów mocno przykładał się do jakości swoich filmów, dlatego też były one publikowane dość rzadko w porównaniu do innych twórców. Pamiętam, że często też usuwał swoje starsze materiały, tłumacząc, że mu się po prostu nie podobają. Valander grał głównie na niższych levelach, maksując sobie te postacie i robiąc im ekwipunek. Na przykład jego główna postać stała prawie ciągle na 69 levelu. Jednak jego najpopularniejsza seria to ta, w której wbił maksymalny wtedy 105 poziom, na nowej postaci od pierwszego levela. Krótko po zakończeniu tej właśnie serii, która trwała trochę ponad 2 lata, zdecydował się na odejście z YouTube'a i ogólnie od Metina, ze względu na to, że skończył szkołę średnią i chciał się skupić na studiach, o czym poinformował w ostatnim swoim filmie na kanale. Niestety 5 lat po zakończeniu nagrywania dowiedzieliśmy się, że 10 lipca 2020 roku 24-letni YouTuber zmarł, spadając z 16 piętra. Nostalgia. Ostatnią warstwę kończymy wspomnieniami z metinowego czatu, teksty takie jak wą zajęte, wą stąd, bo przyjdę wojem, nie bij ze skilli, bo będzie słabszy drop i wiele, wiele innych to już klasyk, który większość graczy kojarzy z Metinem. Do dzisiaj są używane, ale bardziej dla żartu niż tak jak kiedyś na poważnie. Chyba wszystkie z nich znajdziecie na moim kanale w takiej formie jakby memowej, więc jak ktoś chce powspominać, to zapraszam. Gameforge kontra youtuberzy. Serwery prywatne od początku ich istnienia cieszyły się sporym zainteresowaniem, jednak wydawało się, że nie aż na taką skalę, aby zaszkodzić swojej oficjalnej wersji gry. Jak się okazało, do czasu, bo w pewnym momencie Gameforge zaczął strasznie zaniedbywać Metina. Widać też było coraz większy nacisk na item shop. Prawdopodobnie dlatego zaczęli tracić graczy i wiele osób, jak nie większość, do zabawy wybierała serwery nieoficjalne. Jak się pewnie domyślacie, Gameforge nie był zadowolony, że uciekają im pieniądze. Dlatego też na oficjalnym kanale Metin 2 na YouTube pojawia się coś w rodzaju Q&A z pracownikiem firmy, z którego dowiadujemy się, że Gameforge idzie z prywatnymi serwerami na przysłowiową wojnę, która nie dotyczy tylko producentów privów, ale także twórców, czyli na przykład youtuberów, którzy planują tam grać. Gracze byli niezbyt zadowoleni, co pokazują oceny pod tym filmem. Jak powiedzieli, tak zrobili, kilka prywatnych serwerów zostało zamkniętych, a youtuberzy zaczęli otrzymywać ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich z prośbą o usunięcie filmów. To jednak niezbyt pomogło, dlatego też w kwietniu 2017 roku Gameforge publikuje post na Facebooku, w którym daje jasno do zrozumienia, że żarty się skończyły. Od tamtego czasu Gameforge stara się regularnie ściągać filmy, a czasami nawet całe kanały, które są powiązane z prywatnymi serwerami. Czerwony smok. Jak robiłem film z bossami od najłatwiejszego do najtrudniejszego, to kilka osób napisało mi, że zapomniałem o czerwonym smoku. Prawda jest taka, że większość z nas widziała go tylko w filmikach na YouTube albo na jakichś screenach z forum. Jest to oczywiście spowodowane tym, że nie da go się spotkać normalnie w grze, a występuje tylko wtedy, jak jakiś GM zdecyduje się go zrespić. Najczęściej można go było spotkać na evencie zło. Aktualnie istnieją dwie wersje czerwonego smoka. Pierwsza to ta klasyczna, posiada 75 poziom i dropi z niego prawie że nic. Drugi smok natomiast został dodany w 2016 roku. Ma taką samą teksturę, ale jest znacznie silniejszy. Jego poziom to 105 i drop z niego też jest dość słaby. Kamermod. Kamermod to zestaw cheatów do Metina. Działał zarówno na oficjalnych serwerach, jak i tych prywatnych. Był swego czasu bardzo popularny, pewnie dlatego, że posiadał wiele funkcji, ale też był łatwy do zainstalowania i przede wszystkim darmowy. Żeby mod w ogóle działał, trzeba było zainstalować go w plikach z normalnym Metinem. I jeśli instalowaliśmy wersję na privy, to po uruchomieniu moda ukazywał nam się ten widok. Dlatego też wielu graczy korzystało z niego nie po to, aby cheatować, ale po to,
aby mieć dostęp do wszystkich polskich privów dostępnych na rynku w jednym kliencie. Wiadomo, mod najlepiej działał na serwerze, w którym był zainstalowany, bo na innych mogło brakować na przykład tekstur broni czy też map, ale fajnie było sobie wejść na jakiś serwer, trochę pograć i jak był git, no to pobrać jego oryginalnego klienta i oczywiście zainstalować tę kamer moda. Szczęście starszej pani. Starsza pani to NPC, który może dać nam questa, zresetować umiejętności lub udzielić ślubu. Jednak posiada jeszcze jedną ciekawą funkcję, a mianowicie raz dziennie możemy sprawdzić swoje szczęście. Jak podaje Wikipedia, dobra przepowiednia zwiększa drop yank o 10%. I dzisiaj dla każdego jest to raczej oczywiste, ale uwierzcie, że kiedyś nie było. Myślę, że zdecydowana większość myślała o szczęściu bardziej w stronę ulepszania. Czyli masz wysokie szczęście, więc powinna być większa szansa na ulepszenie. Dlatego dużo osób codziennie chodziło do staruszki i jak w końcu ktoś ujrzał napis wielkie szczęście, to przychodził do kowala, żeby spalić swego FMS-a, no bo oczywiście to tak nie działało. Mityczna alchemia. Alchemia smoczych kamieni została wprowadzona do gry w 2013 roku i od zawsze był to system mocno nastawiony na item shop. Polega to na tym, że musimy dropić z mobów odłamki smoczego kamienia. Po zdobyciu 10 zamieniają się one w Core Draconis, które możemy otworzyć, żeby otrzymać jeden z kilku smoczych kamieni. Kamienie następnie łączymy ze sobą, aby ulepszyć je na wyższą klasę. Jak już mamy odpowiedni kamień, to zakładamy go na naszą postać i w ten sposób dodajemy jej nowe bonusy. Haczyk polega na tym, że odłamku smoczego kamienia możemy wydropić 50 dziennie, czyli tylko 5 Core Draconis, bo nasze zdolności są ograniczone przez moc smoczego oka. Ta moc nie jest jednak na tyle silna, aby powstrzymać Gameford przed dodaniem korów do item shopu. Od zawsze klas smoczych kamieni było 5, ale w 2018 roku twórcy gry zdecydowali się dodać 6 klasę mityczną. Wiązało się to z tym, że gracze musieli wyciągać z ekwipunku wszystkie kamienie i wbijać je poziom wyżej. A jak wspomniałem, kory są w item shopie, więc jest to oczywisty skok na kasę. Gracze nie byli zadowoleni. Pikanterii dodawał fakt, że kilka tygodni wcześniej w item shopie dostępne było koło losu alchemii, dzięki czemu można było ją sobie łatwo wymaksować, inwestując niemałą ilość pieniędzy. Jednak w tej sytuacji pieniądze te zostały wyrzucone po prostu w błoto. Aktualizacja była wtedy dostępna tylko w wersji beta klienta, więc jeszcze nie trafiła na oficjalny serwer. I co ciekawe, po fali negatywnych opinii została chwilowo wstrzymana, jednak jak pewnie wiecie, z czasem i tak ją wprowadzili do gry. Zbroja Huang. Huang to taka prestiżowa zbroja, którą często noszą game masterzy. Można więc powiedzieć, że to taka zbroja GMA. Jest na 50 poziom i posiada aż 550 defa. Jednak nie jest dostępna dla każdego, nie można jej na przykład wydropić albo zdobyć z jakiegoś questa, ale istniały przypadki, że w jej posiadaniu byli zwykli gracze. Niejaki Sir Mahmud Pol dostał ją za wbicie jako pierwszy w Polsce maksymalnego wtedy 99 poziomu i z tego co mi wiadomo był też pierwszym graczem, który ją posiadał. Zbroja też była rozdawana jako nagroda w evencie starcie potęg gildii, jednak za każdym razem, gdy otrzymywał ją gracz, to posiadała ograniczenie czasowe i nie była zdatna do handlu. Drama Nitro. Nitro to twórca, który posiadał milionowy kanał na YouTubie. Aktualnie jest tutaj zbanowany, jednak dalej udziela się w internecie, prowadząc streamy na platformie Kick. Większość z was go pewnie kojarzy, ale możecie nie wiedzieć, że swoją przygodę na YouTubie zaczynał właśnie od Metina. Z czasem odbił od tej gry, ale po kilku latach wrócił, biorąc udział w promocji prywatnego serwera grupy, do której należy, czyli Pompa Teamu. Serwer ten był tak naprawdę jednym z wielu, jakie istnieją na rynku, ale miał duże zainteresowanie głównie przez to, że grał na nim właśnie Nitro. Afera rozpoczęła się na Wykopie, gdzie Nitro łagodnie mówiąc nie jest lubiany. Użytkownicy tego forum oskarżali go o piractwo, tłumacząc, że Pompa Team nie posiada licencji na wydawanie gry Metin 2 oraz o to, że ten serwer startuje po raz kolejny. Na poprzedniej edycji ludzie zainwestowali pieniądze w item shop, po czasie tamtą edycję zamknęli i teraz startuje nowa, gdzie ludzie muszą od nowa wkładać hajs, co uznali za skam. Temat był poruszany na programach Fame MMA i wywiadach z Nitrem, więc nabrał trochę rozgłosu, co finalnie doprowadziło do prawie godzinnej dyskusji na live'ie Sylwestra Wardęgi, gdzie dołączali różne osoby związane z Metinem. I temat został tam raczej wyczerpany, bo po tym live'ie sprawa ucichła. Rap o Metinie. Znajdzie się kilku mainstreamowych raperów, którzy nawiązywali w swoich utworach do Metina, na przykład BDOS. Grałem jako wojwody, zabijałem potwory. Albo Filipek. Tych co mają na newsku siłę. Mi Yangi kojarzą się głównie z Metinem. Ale kilka lat temu wytworzył się taki mały trend i kilka osób robiło rap tylko o Metinie. Na przykład Kevin Metinczyk. Wójcie ma plus 10 kryta, weku ma plus 9 riba. On akurat przerabiał popularne piosenki na te metinowe. Ja bardziej wolałem Momsena, który w większości robił to na nieznanych bitach lub nawet swoich. Nie wchodzi Kamol X, znowu to samo pech. Pociesza fakt, że strachu używa mało. Wymyśliłem woja, WP-kiem sobie biegam szybciej niż szaman z leczeniem, dowiem się co ci dolega. Musicie przyznać, że postaranie jest. A jego nutka pod tytułem Metin jest piękny tylko, to już w ogóle klasyk. Nie jeden bije FMS na plecy brata. Nie jeden pyta, czy pod XP nie ma bata. Aktualnie nie widzę, żeby jakieś nowe utwory się pojawiały, więc chyba wszystkim się to znudziło. Metin 1. Metin 1 to prawdziwa gra, jednak praktycznie nieznana u nas, ze względu na to, że premierę miała w 1999 roku i to tylko w Korei. W Europie natomiast została wydana gdzieś w 2010 roku, czyli w czasach, gdy królował u nas już Metin 2. Żaden szanujący się dzieciak nie wybrał wtedy
starej, bo już ponad 10-letniej gry i to w 2D, zamiast bardzo popularnej wtedy kontynuacji. Dlatego też Metin 1 szybko zawinął się z rynku europejskiego, natomiast koreańska wersja do dziś otrzymuje nowe aktualizacje. Fuzja 2013. Jak pewnie wiecie, aktualnie jest tylko jeden polski serwer, kiedyś było ich aż 26, biorąc pod uwagę, że pierwszy z tej listy pojawił się 17 lipca 2007 roku, a ostatni 22 listopada 2011, to wychodzi nam, że stawiali nowy serwer średnio co 2 miesiące. I co ciekawe, na każdym z nich grało pełno ludzi. Oczywiście do czasu, bo później większość z nich świeciła pustkami, dlatego też konieczna była fuzja, czyli po prostu połączenie tych serwerów. Pamiętam, że było to głośne wydarzenie, mówiło się już o tym w 2012, jednak sama fuzja została przeprowadzona rok później, a dokładnie 28 i 29 października 2013 roku. Możecie zauważyć tu przekreślone daty, początkowo miała się odbyć tydzień wcześniej, ale przełożyli ją z powodu choroby jakiegoś informatyka. Od tego czasu serwerów było 6, których z czasem znowu ubyło i były kolejne fuzje, aż dochodzimy do etapu, w którym znowu mamy tylko jeden polski serwer. Dzisiaj te fuzje to normalka i często łączą jakieś serwery, ale właśnie ta pierwsza z 2013 wzbudzała dużo emocji i była dużym wydarzeniem w świecie Metin 2. Metin 2 Minecraft. Powstało kilka projektów Metina w Minecrafcie. Każdy z nich polega na tym samym, czyli w mniejszy lub większy sposób skopiować rozgrywkę z Metina do Minecrafta. I tak w zależności na jakim serwerze się znajdziemy, natrafimy na dobrze znane mapy, moby, questy czy też teksturpaki z grafikami żywcem wyciętymi z Metina. Znalazłem też ciekawego youtubera, nazywa się Asus18CLH, który za cel wyznaczył sobie skopiowanie map z Metina do Minecrafta i od ponad 2 lat publikuje filmy na swoim kanale związane z tym projektem. Tu mamy na przykład M1, M2, Dolina czy nawet obszar ślubny. Trzeba przyznać, że widok z góry tych map jest bardzo podobny do tego, co widzimy otwierając mapę w Metinie. Różnie za to bywa z ziemi, jak po tej mapie się chodzi. Ja czasami miałem problem z rozpoznaniem miejsc, oglądając kilka jego filmów. Jednak warto zaznaczyć, że gość to robi sam z zajawki i co ciekawe ma zaznaczone w opisie, że nie ma zainstalowanego Metina na komputerze, a korzysta jedynie z materiałów dostępnych w internecie, co jest w sumie dość dziwne przy takim projekcie. Drama FUBU. FUBU, będąc dość popularnym youtuberem, zdecydował się na założenie własnego prywatnego serwera. Mniej więcej w tym samym czasie inny popularny twórca Isamu również padł na taki pomysł. Panowie ze sobą niezbyt przepadali i z tego powodu dwa popularne serwery miały konflikt. Po czasie od serwera FUBU odeszła osoba, która brała udział w projekcie, czyli Małysz, oskarżając FUBU m.in. o niszczenie gospodarki serwera, czyli sprzedawanie wygenerowanego przez niego ekwipunku oraz o brak wynagrodzenia. A konkretnie padła to kwota 30 tysięcy złotych. Isamu nie przeszedł obok tego tematu obojętnie i razem z Małyszem nie pozostawiali na FUBU suchej nitki. Warto dodać, że był to okres, w którym Isamu mocno rósł pod względem zasięgowym, a słynne łobudobu jebać FUBU było takim znakiem rozpoznawczym na jego kanale. Na razie cześć, pompa jebać FUBU saumacz. Które widzowie rozsiewali po całym internecie i w sumie nie tylko tam. Trochę przestrzeni osób! FUBU nigdy nie przyznał się do postawionych przez Małysza zarzutów. Nie znalazłem też żadnej informacji o wyroku sądu z tej sprawy, jeśli takowa się w ogóle odbyła. Co jakiś czas panowie wracali do tematu, na przykład i sam w oktagonie Fame MMA wyzywał FUBU na pojedynek. Halo? FUBU? Przyjechałem do ciebie do miasta. Ważysz 200 kilo? Biorę. Ważysz 1,5 tony? Biorę i będę ci tu robił dziecko. Ten jednak stanowczo odmówił. To się pytają, wiesz, o tą walkę z Isamu. Ale dajcie spokój, ja jestem tego zdania, że unikam patologii. Tyle w temacie mogę powiedzieć, że to jest jedna wielka patologia. Ogólnie sprawa ta ma dosyć wiele wątków, które nawet ciężko jest tak porządnie zresearchować ze względu na to, że wiele materiałów jest już dzisiaj niedostępnych, ale uznałem, że opiszę wam tą dramę tak w dużym skrócie, no bo mimo wszystko jest to kawał historii polskiej społeczności Metin 2. Metin w szkole. Jeśli całkiem niedawno chodziłeś do 7 klasy podstawówki, to na pewno wiesz, czym jest DT, bo uczyłeś się o tym w szkole z tego zeszytu ćwiczeń. Rozmowa z metinowego czatu została tutaj podana jako przykład komunikacji językowej. Jest też słowniczek tłumaczący zwroty z Metina. A w faktach kradzież, jakich niestety niemało. Hełm, tarcza, naszyjnik i buty. W połowie 2010 roku ktoś okradł Wojabodego o niku Taxi. O sprawie zrobiło się głośno, bo poszkodowany poszedł zgłosić to na policję, a samą sprawą zainteresowały się media, czego efektem jest ten materiał w faktach TVN-u. Dzisiaj może nikogo nie dziwi, że piksele mają swoją wartość, ale na tamte czasy dla niektórych był to lekki szok. W reportażu TVN-u dowiadujemy się, że skradzione przedmioty oszacowano na ponad 1000 zł, czyli w tamtych czasach to prawie cała minimalna wypłata. W ogóle Taksik dla przykładu pokazał w tym materiale cenę EBO plus 9 z 3 bonami. Kolczyki powyżej 150 zł. Nie muszę chyba mówić, że dzisiaj takie EBO jest prawie nic nie warte. TVN skupia się tu ogólnie na złodziejach i niebezpieczeństwie w sieci, podając przykład Taksika jako jeden z wielu, ale więcej o tej konkretnej sprawie możemy się dowiedzieć z portalu Onet, a tak właściwie to z jakiegoś starego bloga, który przekleił część artykułu.
bo oryginalny jest już dzisiaj niedostępny. Jest tu napisane, że według taksika sprawcą kradzieży jest brat mieszkanki Krakowa, z którą grał przez internet. Próbował sam wyjaśnić sprawę dzwoniąc do niej, ale ta nie odbierała telefonów. Po paru dniach jej brat napisał do poszkodowanego SMS-a, informując, że konto siostry zostało zablokowane. I jak tylko znowu uzyska do niego dostęp, zwróci ekwipunek. I jest to taka skrócona wersja całej historii, ale na portalu polityka.pl można znaleźć jeszcze artykuł pod tytułem Wirtualne życie Norberta i on szczegółowo opisuje całą sytuację, więc jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie wyszukać. Ale ostrzegam, że momentami jest napisane dość dziwnym językiem. Sprawa ma swój finał. Z wyroku sądu dowiadujemy się, że kradzież odbyła się za pomocą keylogera, a sam oskarżony został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny w wysokości 200 zł. I był to pierwszy tego typu wyrok za włamanie na konto w grze w Polsce. Hackshield. Po wielu skargach od graczy dotyczących cheaterów, Gameforge wprowadza do Metina system ochronny nazwany Hackshield. Na forum w poście z 2010 roku możemy doczytać, że dzięki Hackshield możliwa będzie przyjemniejsza gra, bez botów i dodatków typu multihack. Na pewno wszyscy uczciwi gracze na tym skorzystają. Oj, źle się zestarzało. Uczciwy graczy tylko irytował, bo potrafił wykryć jako cheat jakiś program odpalony w tle, totalnie niepowiązany z Metinem. Miał też problem z antywirusami, bo niektóre wykrywały Hackshielda jako po prostu wirusa oraz pochłaniał przy tym bardzo dużo procesora i RAMu. No ale okej, pomyślicie, że przynajmniej cheaterów było mniej na serwerach. No niestety nic się w tej kwestii nie zmieniło, bo jak się okazało po 2 latach od wprowadzenia Hackshielda, program nigdy nie był prawidłowo włączony i na cheaterów po prostu nie działał. Jak to jest możliwe, to sam pojęcia nie mam. Ale po tej wpadce podobno go włączyli i to już tak naprawdę. No nie było tego widać, po serwerach nadal latało pełno botów. Z czasem Hackshield został zastąpiony innymi programami tego typu, ale nadal nie powstrzymało to cheaterów i botów, których do dzisiaj jest pełno w tej grze. Young Hack. Na różnych metinowych forach czy też filmikach na YouTube dużo mówiło się o haku, który potrafił pomnożyć nasz majątek w grze lub w ogóle od zera doładować nam cały ekwipunek Youngów. Hack ten nigdy nie istniał, a polegał najczęściej na podaniu loginu oraz hasła i odczekaniu kilku dni w celu, wiecie, doładowania konta. A po tych kilku dniach, jak logowaliśmy się na naszą postać, to była ona pusta lub nawet nie dało się na nią wejść, bo miała zmienione hasło. Filmiki rzekomo przedstawiające działanie haka to najczęściej 2 screeny z dodanymi cyferkami w paincie. Niektórzy też naciągali Young Hackiem ludzi, aby wysyłali SMS-y i prosili o podanie kodu zwrotnego. Najczęściej były to kody na walutę premium do jakiejś gry, w którą oszust grał. Inne wersje tego haka typu do pobrania to klasyczne keylogery. Tibia kontra Metin. Kiedyś najpopularniejszym MMORPG-iem w Polsce była Tibia, jednak z czasem wiele osób przerzuciło się na Metina. I w pewnym momencie Metinczycy zaczęli się śmiać z graczy, którzy zostali przy Tibii. No bo wiecie, w Metinie lepsza grafika, animacje są takie super i w ogóle wszystko jest lepsze. Pisali więc Tibijczykom na różnych forach coś w stylu, że ich gra jest słaba i jak oni mogą w to grać. Ci oczywiście nie zostawiali tego bez komentarza i często wchodzili w kulturalne dyskusje i tak wywołała się mała wojna między Tibią a Metinem. A mówię o tym, bo nawiązałem do tego w moim filmie ze starych czasów z Metina i pojawiło się kilka komentarzy w stylu, jak ja mogę Tibię obrażać. Więc jak widać, Tibijczyków do dzisiaj można łatwo bejtować. Wybór Kowala w DT. Demon Tower to dungeon, który składa się z 8 pięter i zaczynając od parteru musimy wykonywać różne zadania, aby wspinać się wyżej i zdobywać nagrody. Nas interesuje piętro piąte. Polega ono na rozprawieniu się z mobami oraz bossem piętra, czyli elitarnym królem demonów. Po pokonaniu króla pojawi nam się jeden z 3 kowali, który do ulepszenia potrzebuje tylko i wyłącznie Youngów. Możemy trafić na jubilera zajmującego się biżuterią, płatnerza od zbroi, tarczy, hełmów lub brońmistrza od broni. Mimo tego, iż kowal po zabiciu bossa respi się losowo, to gracze kiedyś byli niemal pewni o tym, że można go sobie wybrać. Polegało to na zabiciu króla demonów w odpowiednim miejscu na piętrze, bo jak twierdzili gracze, mapa posiadała hitboxy, które odpowiadały za resp danego kowala. Powstawały różne poradniki, jak to zrobić i prawie zawsze była w nich dołączona tego typu mapa. I żeby wam na szybko udowodnić, że to kompletna bzdura, popatrzmy na jakiś stary film, na którym ktoś ubija króla. Ten na przykład jest z 2010 roku, natomiast mapa pochodzi z Wikipedii Medina i została tam dodana w 2012. Według mapy powinien pojawić się płatnerz, ale jak możecie zobaczyć, jest to jubiler. A jak ktoś nadal nie dowierza, no to tak wygląda ten quest w plikach gry. Pierwsza linijka to ID kowali, druga natomiast odpowiada za losowość. Bonus na spowolnienie. Aktualnie szansa na spowolnienie to jeden z bardziej bezużytecznych bonusów w grze. Kiedyś jednak pełnił on ciekawą funkcję, a mianowicie bijąc Metina mogliśmy go spowolnić i uniknąć niektórych fal przeciwników. A spowalniając Metiny z Czerwonego Lasu dało się przywołać bossa. Mimo tego, że ta mechanika działała przez kilka lat, to okazała się chyba bugiem, bo przy jednej z aktualizacji postanowili to wyłączyć. Atak niebieskiej śmierci. Jest to chyba najgorszy event, jaki admini mogą wam zorganizować w tej grze, przebijając nawet takie syf jak Znajdź GM-a. Polega on na tym, że GM respi wam na środku mapy niebieską śmierć, czyli takiego bossa, którego nie da się zabić. Po to, aby gracze zlurowali ją pod jeden z 3 portali i królestwo, do którego należy portal, wygrywa zło. Czyli taki event, na którym jest dużo bossów i Metinów do ubicia. A tak to wygląda w praktyce. Metin jest tak drewnianą grą, że naprawdę ciężko jest zlurować takiego moba. Szczególnie w tyle osób. Nie można tam, nie wiem, złapać go za linę i ciągnąć, tylko trzeba łapać na nim agro i uciekać. Ta cała niebieska śmierć też potrafi się zbugować, na przykład idąc tam, gdzie nie powinna. Dodatkowo silnik Metina nie radzi sobie przy tak dużej ilości graczy, co na pewno wiecie, jeśli choć raz byliście w M1, więc lagi na tym serwerze są na porządku dziennym. A nagroda główna, czyli zło, jest organizowana na otwartych mapach i inne królestwa też tam mogą przyjść i zabierać drop. Wiadomo, jest to grożone banem,
problem, ale oni te bany tak rozdają, że na pewno spotkacie kogoś z innego królestwa, kto wam zacznie ksuć. Jakby nie dało się zrobić dedykowanej mapy dla takich wydarzeń. Myślałem ogólnie, że tego eventu już nie robią, ale zobaczyłem na forum i ostatni był w 2020 roku. Co przy ich organizacji tego typu wydarzeń nie jest jakoś długo, więc jeszcze się pewnie w grze pojawi. M2 Bob. Podobnie jak Camermod był to zestaw cheatów do Metina, z tą różnicą, że M2 Bob był usługą płatną. Nie skupię się jednak tutaj na samym działaniu haka, a na tym jak zniknął z rynku, bo bot był na tyle popularny, że zainteresował się nim Gameforge. Jak podaje portal MMORPG, w 2021 roku niemiecka firma złożyła zawiadomienie do prokuratury o działaniu na szkody firmy. Śledztwo trwało kilka miesięcy i zakończyło się zamknięciem M2 Boba. Jest to chyba jedyna taka akcja GF-a, jeśli chodzi o walkę z nielegalnymi oprogramowaniami. Z tego samego źródła możemy dowiedzieć się, że przychody twórców bota mogły wynieść nawet kilka milionów euro. Battle Royale. Myślę, że już trochę minął hype na gry typu Battle Royale i chociaż nadal jest to bardzo popularny gatunek, to ty kilka lat temu dosłownie każda gra chciała mieć ten tryb. Nie inaczej było z Metinem. Gameforge dodał go na niektóre serwery w formie eventu, a rozgrywka wyglądała tak. A kurwa, Zarohan! Zarohan! Metin 3. Trzecia część Metina to temat, który co jakiś czas przewijał się wśród graczy, no bo przecież jak mamy drugą część, no to w końcu musi pojawić się ta trzecia, nie? I chociaż twórcy nigdy oficjalnie nie zapowiedzieli trzeciej części, to niespodziewanie pojawiło się coś takiego jak Rise of Metin. Jednak nie była to gra od Gameforge, a od jakiejś chińskiej firmy z dwoma deweloperami, którzy kiedyś pracowali przy Metinie. Twórcy obiecywali złote góry, mówili m.in., że jest to kontynuacja Metina, a fabularnie prequel, gdzie rozgrywka z Metina 2 zostaje zachowana z lepszą grafiką, większym światem i nowymi klasami postaci. No tak jak mówiłem, złote góry. Metin w nazwie narobił niemałego zamieszania i została przez gracza od razu okrzyknięta Metinem 3, no bo przecież miała być kontynuacją. Jednak jak się szybko okazało, gra była typowym i w dodatku słabym chińskim MMORPG-iem, a z Metinem wspólnego miała tylko tyle, że był on w nazwie. Finalnie grę zablokowało Gameforge, bo jak się okazało, twórcy Rise of Metin nawet nie posiadali prawa do publikacji tytułu w Europie. Po tej aferze twórcy wycofali się ze swoich obietnic, jakoby wypuszczali kontynuację Metina i powiedzieli, że ich gra nie ma z nim nic wspólnego. Finalnie chyba nawet nie wypuścili tej gry w Europie. Ciężko mi znaleźć jakieś informacje, ale nawet jeśli, no to pod inną nazwą i szybko upadła. Drugą grą okrzykniętą jako Metin 3 została Inferna, która premiera miała pod koniec 2019 roku. Grę stworzyły jakieś niezależne studio i w składzie mają podobną osobę z Ymir, czyli tych, co zrobili Metin 2. I jakby tak popatrzeć, to dość mocno go przypomina. Na pewno jest Metinem inspirowana. A czy jest dobra, to nie wiem, bo nie grałem. Recenzje mam mieszane i graczy też jest coraz mniej. Jednak z tego, co widzę, dostaje jakieś tam aktualizacje, więc jakby ktoś chciał spróbować zagrać, to jest dostępne za darmo na Steamie. Metin 2 na płycie. Istnieje kilka wydań Metina na płycie. Pojawił się na przykład w czasopiśmie Komputer Gry we wrześniu 2008 roku lub w kompilacji 8 gier MMO, m.in. z 4Story. Jednak najciekawszym wydaniem jest zdecydowanie to prosto od Gameforge, przeznaczone niestety tylko na rynek niemiecki. W środku poza płytą można było znaleźć wlepy, instrukcje, mapy M1 i M2 każdego królestwa i kody do ISU. Całość kosztowała niecałe 15 euro. Szczerze to uważam, że fajne wydanie i dla kolekcjonera prawdziwa gratka, jednak w dniu premiery gracze niezbyt ciepło je przyjęli. Winda w DT. Istniał kiedyś bug, dzięki któremu można było omijać piętra w DT. Polegał on na tym, że po rozbiciu Metina twardości na parterze musieliśmy się wyrzucić z gry. Na przykład spamiąc klawisz Escape. Później trzeba było się zalogować na inny channel, na którym ktoś robił DT. I w ten sposób teleportowaliśmy się do nich. Dzięki czemu zatrzymując się na piątym piętrze mogliśmy mieć wiele ulepszeń u Kowala. Bo jak pewnie wiecie, w DT można było ulepszać przedmiot tylko raz. Wiadomo, można było od razu zalogować wszystkie postacie, następnie stanąć nimi pod ścianę i po prostu przejść DT, ale w tamtych czasach mało kto miał taki sprzęt, żeby uciągnąć więcej niż dwa klienty. A i same postacie trzeba było regularnie podnosić z ziemi, żeby nie teleportowało ich do miasta. Bo oczywiście moby w tym dungeonie są agresywne. Kopiowanie itemów. Na pewno pamiętacie, jak oszuści, wykorzystując naiwność graczy, okradali ich na kopiowanie itemów. Tych kieszonkowców było tylu, że nawet administracja przed nimi ostrzegała, ale tak po latach zacząłem się zastanawiać, czy kiedykolwiek w jakiś sposób można było skopiować item. I chodzi mi tu o globalne serwery, bo na tych prywatnych na pewno nieraz występował taki bug. Okazuje się, że tak, i to całkiem niedawno, bo w 2021 roku. Do skopiowania itemu potrzebny był zwój kamienia duszy. Dla tych, co nie wiedzą, to pełni on funkcję wyciągania kadeka ze zbroi lub broni oraz biżuteria złożonym przetopem, czyli na przykład kolczyki z ebonitem. I próbując wyciągnąć ten ebonit, dostawaliśmy item. Żeby wam wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to działało, musicie wiedzieć, że każdy przedmiot w Metinie posiada swoje ID. Jeśli wierzyć Sabalowi, który o tym bugu opowiadał, jak tylko pojawił się w grze, to czas przetopu przy wyciąganiu kamienia wskazywał ID przedmiotu, który dostaniemy. Czyli do stworzenia FMS-a plus 9 trzeba było wyciągać przetop, jak miał dokładnie 4 minuty i 49 sekund. Bo jest to 299 w samych sekundach, a takie ID posiada właśnie ten miecz. I wiem, że było to bardziej tworzenie przedmiotów niż kopiowanie, ale można było przecież stworzyć przedmiot, z którego wyciągaliśmy przetop,
więc powiedzmy, że istniała opcja kopii. Stara grafika. Tutaj chcę trochę czasu poświęcić na takie bardziej kosmetyczne aspekty gry z okresu między 2007 a 2010 rokiem, których wielu z was już może nie pamiętać. Kiedyś na przykład ta gra wyglądała nieco inaczej, w sensie grafika była brzydsza. Tą nową, którą znamy dzisiaj, wprowadzili aktualizacją z 2010 roku. Jeszcze wcześniej, jak widzicie na tym filmie, moneta była czerwona i wspominam o tym dlatego, że była ona często kojarzona z privami. Czytając stare komentarze na YouTube pod filmami z tego okresu, można natknąć się na bardzo kulturalne dyskusje, że ktoś nagrywa z priva, a mówi, że to PL. Dzisiaj sporo z nich jest już usunięta, ale uwierzcie, że kiedyś była tego cała masa. Z ciekawszych tego typu rzeczy można jeszcze dodać aurę miecza, która na G1 kiedyś świeciła na biało. Co wyglądało spoko, nie wiem czemu to zmienili. Budowanie groty wygnańców. Kiedyś bicie maksymalnego, czyli 99 levela, było praktycznie niemożliwe. Gracze tacy jak Sirmamut Pol czy Fubu ekspili wtedy na drzewach w czerwonym lesie. Patrząc na to, że ta mapa była zalecana graczom mniej więcej na 75 levelu i nie było zbytnio lepszych alternatyw, to możecie wyobrazić sobie, jaka to była katorga. Żeby wam to zobrazować, ten mobek, czyli czerwone złe drzewo, za zabicie daje nam 3948 expa. Do wbicia 99 levela trzeba było tego expa zdobyć trochę ponad 2 miliardy. Dodatkowo, jako że posiadamy wyższy level od tego moba, to otrzymujemy expa nieco mniej. W tym konkretnym przypadku złe drzewo ma 82 poziom, a my 98, czyli różnica wynosi 16. Jak podaje Wikipedia, to będzie ten najniższy próg, czyli z 3948 000 expa, które powinniśmy otrzymać za tego moba, wychodzi nam niecałe 50. Po szybkiej matematyce tego jednego moba trzeba zabić 41 milionów razy. Nawet jeśli padałby co sekundę, co oczywiście możliwe nie jest, to wyszłoby nam 474 dni klepania bez przerwy jednego moba. Oczywiście są to obliczenia bez żadnych boosterów expa, ale nawet z nimi wyjdzie bardzo dużo czasu. I nie myślcie, że Sirmamutowi czy Fubu udało się to osiągnąć, bo 99 wbili dopiero po aktualizacji dodającą nowe mapy do expa. Była to oczywiście zapewne dobrze wam znana Atlantyda V1 i V2. Jednak jeszcze przed dodaniem tych mapek odpalono jeden z ciekawszych eventów w grze. Polegał on na dropieniu kamieni Gylp i wymienianiu go na itemy u NPC-ta. Ale cała otoczka tego eventu skupiona była właśnie na Atlantydzie, a kamieniami Gylp tak jakby budowaliśmy tą mapę. Niektórzy gracze myśleli, że jak cały serwer odda daną ilość kamieni, to od razu odblokuje się mapa. Ogólnie fajny zamysł i jakoś bardzo zapadło mi w pamięci to wydarzenie. Bezio37. Kiedyś na polskim YouTubie mało kto nagrywał poważne filmy. Głównie były to przeróbki sąsiadów z podstawionym głosem syntezatora mowy Iwona. Pamiętam, że chłonąłem wszystkie tego typu treści i natknąłem się na chyba jedynego twórcę, który robił coś takiego z Metinem, czyli właśnie Bezio. Siema ziomy, nazywam się Mettek i żyję sobie w Honio. Mieszkam to od niedawna i mam pierwszy level. Idę do mojego szefa Begagoła. Dzisiaj naprawdę ciężko się to ogląda. Nie było tam nawet nagrań z gry, tylko screeny. I humor był naprawdę niski w porównaniu do takich hitów jak na przykład parodia 1 z 10, czy też Idziemy Expić. Deszcz litości, ja mam tylko 256 MB RAMu. Przy których nawet dzisiaj można się uśmiechnąć. Ale wtedy ważne było to, że jest Iwona i jest Metin. Z tego co widzę dzisiaj, to Bezio robił duże wyświetlenia na tych filmach jak na tamte czasy, więc z pewnością nie tylko ja pamiętam jego kanał. Zwój Boga Smoków. Jest to item, który działa tak samo jak popularny zwój błogosławieństwa, z tą różnicą, że szansa na ulepszenie jest większa o 10%. Jednak przez pewien czas gracze bali ulepszać się nim swoje itemy ze względu na plotkę, która mówiła, że jest zbugowany i nie posiada 10% więcej na ulepszenie, a minus 10%. I jak to w plotkach bywa, jest tu ziarenko prawdy, bo faktycznie tak było na wielu serwerach prywatnych. Stalkę na niebiankę mamy tutaj 100% na pomyślne, także bez stresu. I ją za chwilę szybko podbijemy do plus 3. Kurwa co? Jakim kurwa chujem to spaliło? Najprawdopodobniej osoba, która przygotowywała pliki, musiała coś skopać w kodzie. Później je sprzedała lub nawet udostępniła za darmo i tak powstało wiele serwerów z tym bugiem. Jednak nie dokopałem się, żeby problem występował na serwerach oficjalnych, więc tam raczej od zawsze był to fake. Reklama Allegro. Sprzedawanie czegokolwiek w Metinie za pieniądze realne było i jest niedozwolone, ale jak zapewne wiecie, każdy ma to gdzieś. I na serwisach aukcyjnych typu Allegro czy OLX jest pełno przedmiotów albo jangów dostępnych za złotówki. Allegro jest o tyle ciekawym serwisem, że kiedyś normalnie miało kategorie dla poszczególnych gier online, a z Metinem to polecieli jeszcze wyżej, bo u szczytu popularności gry reklamowali się, że można w ich serwisie kupić konta i chyba yangi albo ekwipunek. No właśnie nie jestem pewny, bo nie mogę nigdzie znaleźć tej reklamy. Możliwe, że jest to lost media, ale myślę, że na jakimś starym filmie na YouTubie, pewnie kompletnie niepowiązanym z Metinem, na przykład jakiś poradnik czy coś w tym stylu, ktoś mógł tę reklamę udokumentować, bo była to reklama z systemu Google i wyświetlała się na przykład właśnie na YouTubie z boku filmu. W każdym razie zrobiłem w pamięci taką szybką rekonstrukcję, jak ona wyglądała. Pamiętam, że był tam narysowany dokładnie ten wojownik i był to styl jakby narysowany ołówkiem. Dodam jeszcze, że reklama była bardzo krótko, ja widziałem ją może ze dwa razy. Dajcie znać, czy też coś takiego pamiętacie, jeśli korzystaliście z internetu mniej więcej w 2010 roku. Loteria. Jeśli oglądaliście materiał Anna White o najrzadszych przedmiotach w Metinie, to możecie kojarzyć coś takiego jak Księga Szczęścia. Był to item, który co ciekawe można było zdobyć
tylko i wyłącznie z żółtej ebonitowej szkatułki, czyli nagrody z misji biologa na 50 level. Przejrzałem chyba wszystkie dostępne openingi tej szkaty i istnieje tylko jeden film, na którym komuś udało się ją wydropić. Księga posiadała losowy numerek, który brał udział w loterii, a z opisu tego przedmiotu możemy się dowiedzieć, że loteria była prowadzona przez rząd, czyli chyba przez administrację danego serwera. Ale ciężko tu tak naprawdę powiedzieć, w jaki sposób oni to losowali, bo nie ma na ten temat żadnych informacji. Podobnie jest z nagrodami, chociaż według Anna White'a były to itemy typu stalka lub zatruty miecz plus 4. Według historii edycji dropu szkatułki na Wikipedii, można wywnioskować, że loterię usunęli jakoś w 2009 roku. Powrót na konkurs OX. Grałem kiedyś na takim prywatnym serwerze, gdzie konkurs OX organizowany był mniej więcej co 2 dni. Spędziłem więc na tej mapie trochę czasu. Pamiętam, że często można było spotkać osoby, które gdy wypadły z gry, to wracały do niej za pomocą wallhacka i używały emocji lub siedziały na koniu. Miało to o tyle sensu, że na tym konkretnym serwerze GM rozdawał nagrody przez handel, więc jeśli nie zauważył oszustwa, to wręczał nagrodę cheaterowi. Sam kilka razy w ten sposób wygrałem OX-a. Z czasem jednak administratorzy zaczęli korzystać z normalnego rozdawania nagród, czyli przez wpisywanie ID przedmiotów w bezimiennych kwiatach. Cheatowanie wtedy traciło cały sens, a jedyną nagrodą mógł być ban. Ja jednak przez przypadek odkryłem kiedyś sposób, dzięki któremu zawsze można było wrócić do pełnej gry w konkursie. Również trzeba było użyć wallhacka, ale zamiast wchodzić na planszę, to wystarczy iść w drugą stronę w tekstury i się wylogować. Lub najlepiej wyjść całkowicie poza mapę, wtedy wyloguje nas automatycznie. Po zalogowaniu zrespimy się na samym środku i normalnie wracamy do konkursu. Tak jakbyśmy kliknęli weź udział u Uriela. Pamiętam, jak korzystałem z tego nawet jak było po kilka osób w konkursie i GM-owie kompletnie nie wiedzieli, co się dzieje. Chyba myśleli, że miałem mocnego laga, więc pozwalali mi grać dalej, bo bana nigdy za to nie wyłapałem, chociaż rzeczywiście powinienem. Jeśli chodzi o wytłumaczenie tego, jak to działa, to jest to bardzo proste. Na dosłownie każdej mapie, wchodząc w tekstury i wylogowując się, respi nas do koordynatów powrotu do miasta. I tak samo jest na mapie OX-a, z tym, że jest to mapa specjalna, więc wrzuca nas do eventu. Ogólnie wydaje mi się, że działa to do dziś, ale pewności nie mam. I to już wszystko, co dla was przygotowałem. Sporo tematów odrzuciłem podczas montażu, bo uznałem, że nie są na tyle interesujące, aby się tu znalazły. I w sumie tyle się tego zebrało, że jednak postanowiłem je omówić w następnym filmie, takim jakby bonusowym. Spodziewajcie się go jakoś za miesiąc. Jak chcecie, możecie mi pomóc, pisząc, jakiego tematu według was zabrakło tutaj, to może jeszcze coś dodam do listy. A jeśli jesteś z przyszłości, to ten film na pewno się wyświetla teraz na ekranie. Poza tym wbijajcie na drugi kanał sprawdzić zapowiedź Poland MT2. Może akurat jest to serwer, który was zainteresuje.